Pojechał z Knesetu, parlamentu Izraela, do Kijowa, pojechał i powiedział, tak, to jest podwieżę. Takim powiedział, że was zniszczy, takie dyplomatycznie i udawczo. Tak się powiedział. I się tam dalej, co wiesz. Dlatego my musimy twardą politykę prowadzić. Asia na papierosa poszła. Witam serdecznie wszystkich Państwa w imieniu klubów Gazety Polskiej Hamburg 1 i 2. Jak zawsze na początku nie mieszkam wspomnieć, że to spotkanie, jak wiele innych, odbywa się dzięki szczodrości Państwa datków na ten cel i tym razem mogą Państwo wesprzeć nasze przedsięwzięcie, wrzucając małe co nieco do puszek dla naszych uroczych klubowiczów przy wyjściu. W imieniu klubu dziękujemy również za wsparcie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej w Hamburgu. Z nami tutaj jest dzisiaj pan konsul. Serdecznie witamy. Dodać chciałbym jeszcze, że patronat medialny nad dzisiejszym wydarzeniem sprawuje niezależna.pl oraz Gazeta Polska Codziennie. I zacząć jestem niestety zmuszony od niezbyt miłej wiadomości, ponieważ pan profesor Andrzej Nowak, który miał się u nas pojawić z okazji święta odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej z wykładem dotyczącym tegoż wydarzenia, nie jest w stanie odwiedzić nas w planowanym listopadowym terminie, w związku z czym czuję się zobowiązany do zacytowania kilku słów pana profesora w ramach przeprosin skierowanych do naszego klubu i państwa. Najmocniej przepraszam, ale wobec lawinowego przyrostu moich zobowiązań, kolegium IPN, Rada Rozwoju Narodowego przy prezydencie i kilka innych jeszcze rad, a także zaplanowane wcześniej konferencje zagraniczne w USA, w Anglii i na Litwie, muszę prosić o przełożenie terminu naszego spotkania w Hamburgu na marzec lub kwiecień 2017 roku. Wtedy, jak Bóg da, będę mógł już przyjechać z trzecim tomem dziejów polskim. Raz jeszcze przepraszam i pozdrawiam serdecznie z gorącą nadzieją, że spotkanie w Hamburgu będzie mogło odbyć się właśnie w marcowo-kwietnowym terminie Andrzej Nowak. No a teraz, mili Państwo, nasz dzisiejszy gość to współpracujący ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej polski dziennikarz, historyk i publicysta, publikuje między innymi i z naszego punktu widzenia przede wszystkim w drogiej naszemu sercu Gazecie Polskiej. Prezes Fundacji Łączka, członek Rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Autor książek Bestie, Mordercy Polaków, Oprawcy Zbrodnie Bez Kar, Bestie 2, Listy Oprawców, Moje Spotkania z Bestiami oraz Rotmistrz Szpilecki, jego oprawcy. Instytut imienia Józefa Piłsudskiego w Ameryce nagrodził go Józef Konrad Korzeniowski Literatur Medal. Otrzymał również nagrodę imienia Jacka Maziarskiego. Natomiast w tym roku odznaczony został
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę. Oczywiście za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o naszej polskiej powojennej historii. Proszę Państwa, teraz jeszcze raz proszę powitać gorącymi brawami. Pan Tadeusz Krzyżański. Dobrze, jeszcze chwilkę ja, zanim jeszcze oddam głos naszemu gościowi na prośbę naszej kochanej prezes klubu, Barbary Schult, pragnę zwrócić Państwu uwagę na element przygotowanej tutaj scenografii, bo pod tym będącym już samym sobie symbolem brzozowym krzyżem znajdują się kamienie. Są to kamienie wydobyte z ziemi uświęconej krwią polskich patriotów, polskich bohaterów, wydobyte z pomiędzy ciał pogrzebanych na łączce. I w tym wypadku darczyńcą i pomysłodawcą był nasz znamienity gość. Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu. Co jeszcze? Serdecznie dziękujemy, panie Tadeuszu, raz jeszcze i wyeksponowaliśmy również dla państwa tutaj stoisko z książkami, gdzie można znaleźć książki autorstwa naszego szanownego gościa. Serdecznie zachęcamy do kupowania ich. Mogą się Państwo stać ich szczęśliwymi posiadaczami. Jak zawsze można liczyć oczywiście na autografy naszego gościa. Dziękuję za cierpliwość i oddaję głos dla naszego gościa, który pragnie dziś z nami przedstawić trudny temat ludobójstwa ludności polskiej na Kresach. Lecz pamiętajmy i niech te słowa staną się sentencją dzisiejszego spotkania. Sentencją w jak najbardziej chrześcijańskim wymiarze, bo nie o zemstę tu chodzi, lecz o pamięć i prawdę. Panie Tadeuszu, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle w Hamburgu jest mi bardzo miło z Państwem i te oklaski trochę na wyrost, prawda, na początek, to powinny być po spotkaniu, po wykładzie. Ale skoro już tyle oklasków było, to powinienem coś powiedzieć, jak sądzę. Tak? Drodzy Państwo, to jest temat trudny bardzo, którym się dzisiaj zajmiemy. To jest temat, który jest z jednej strony historycznym, ale też rzutującym na naszą obecną sytuację, na sytuację Polski, jej miejsce w Europie, jej stosunki z sąsiadami. A także wielopłaszczyznowy, można powiedzieć, ale myli się ten, który będzie chciał ograniczyć temat naszego spotkania tylko i wyłącznie do sprawy rzezi wołyńskiej, czy też ludobójstwa wołyńskiego, bo tak te sprawy trzeba nazywać. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mordy na Kresach, mordy na Polakach tam mieszkających i tam dokonane, to jest nie tylko ludobójstwo wołyńskie. Ja myślę, że polskie Kresy, postawię taką tezę, najbardziej ucierpiały w czasie przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej i być może też po II wojnie światowej. To jest temat bardzo obszerny. Tyle czasu zapewne nie będziemy mieli, żeby omówić wszystkie te aspekty, wszystkie te tragiczne części składowe, ale postaram się Państwu opowiedzieć o tym, co się działo na Kresach również przed ludobójstwem wołyńskim dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich. Drodzy Państwo, takim początkiem właściwie tragedii naszych Kresów dawnej Rzeczpospolitej jest też ludobójstwo. Ja będę się odnosił do tego terminu, stosował tego typu określenie na całość tych wydarzeń, o których będę mówił. Pierwsze ludobójstwo zostało dokonane jeszcze przed wrześniem 1939 roku.
To jest temat, jak sądzę, najmniej znany, najmniej rozpoznany też w polskiej nie tylko debacie publicznej, ale również historiografii. To jest tak zwana operacja polska NKWD. Żeby być precyzyjnym, trzeba też powiedzieć, że to jest określenie no, niezbyt udane, bo to jest de facto operacja antypolska NKWD. Chodziło o to, żeby właśnie wyciąć w pień ludność polską zamieszkałą poza granicami ówczesnej Rzeczpospolitej. Jak wiemy, na mocy traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką, znaczna część terytorium Rzeczpospolitej znalazła się poza państwem polskim. Ci Polacy zostali oddani niestety na łaskę i niełaskę bardziej Związku Sowieckiego. I to jest ludność faktor rdzenna, prawda? Oni tam mieszkali, oni stanowili element rdzenny pierwszej Rzeczpospolitej. Przetrwali tam przez wszystkie te okrutne lata zaborów, ale niestety w większości zostali wybici przed II wojną światową. To jest okres 1937-38. Od sierpnia 1937 do mniej więcej listopada 1938 trwała tam rzeź Polaków. Rzeź dokonana przez Sowietów. O tym w Polsce ówczesnej niewiele się też wiedziało. Rosja sowiecka była na tyle odizolowana od reszty świata i Europy, że nawet w II Rzeczpospolitej były to informacje właściwie niedostępne. Co się dzieje z tymi, którzy pozostali poza tą granicą ryską? I otóż okazuje się, drodzy Państwo, że masakra naszej ludności no, przybiera kolosalne rozmiary. Właśnie nosi charakter ludobójstwa. Co to jest ludobójstwo? To jest masowa, świadoma, celowa eliminacja jakiejś grupy ludności. No i Polacy byli właśnie taką grupą ludności poddaną tego typu aktowi eksterminacyjnemu, który właśnie możemy nazwać śmiało, i taka jest polska doktryna państwowa nawet, to jest ludobójstwo. Co się bowiem działo? Myślę, że w swoim upiornym widzie Józef Stalin postanowił po prostu zemścić się na Polakach. Przede wszystkim za rok 1920. To była klęska bolszewizmu i idei przeniesienia rewolucji z państwa macierzystego, czyli właśnie z Rosji Sowieckiej, na inne kraje Europy. Podbój po prostu Europy. I to się nie udało. To się nie udało dzięki Polakom. Dzięki temu, że zatrzymaliśmy tę nawałę bolszewicką na przedpolach Warszawy, między innymi. Tam doszło do tak zwanego cudu nad Wisłą, a de facto operacji militarnej bardzo sprawnie przeprowadzonej. Oczywiście nie wykluczamy tego elementu, prawda, boskiego, prawda, bo nie nam oceniać, prawda, czy na ile ta ingerencja była, czy też jej nie było. No więc zakładamy te dwa czynniki, ludzki i boski, który nam wtedy pomógł, prawda, w odparciu bolszewików. No i to była właśnie klęska Stalina, klęska jego ludzi. Prawda. Oni się z tym nigdy nie powiedzieli. Musieli ograniczyć budowę tego wspaniałego ustroju, prawda, sowieckiego właściwie tylko i wyłącznie do swoich terytoriów. Prawda. I mieli możliwość odegrania się, prawda, bo znaczna rzesza Polaków pozostała właśnie w obrębie ich państwa. Teraz jeśli chodzi o skalę, bo to jest jeszcze nie wasze, dlatego między innymi mówimy o ludobójstwie. Szacuje się, drodzy Państwo, te szacunki są bardzo różne. Sięgają od powiedzmy 100
150 tysięcy, zamordowanych aż do 250 tysięcy. No to jest rzeczywiście skala przerażająca. To tylu Polaków zostało po prostu wyrżniętych przez Sowietów. Jak to się odbywało? Na jakiej zasadzie? Element Polski został po prostu wybrany z całości ze względu właśnie na pochodzenie, na narodowość. Często się mówi, że tam były też elementy klasowe brane pod uwagę, ale to jest sprawa raczej marginalna. Tutaj po planach, ale też realizacji tego haniebnego ludobójczego czynu, możemy spokojnie powiedzieć, że była to operacja wymierzona nie w daną klasę społeczną, tylko właśnie w narodowość polską. I niszczono wszystko. To przede wszystkim chodziło oczywiście o zabicie jak największej ilości mężczyzn. No to był główny cel, no bo przecież to był potencjalny wróg, który może jeszcze powstać w formie też zbrojnej przeciwko Związkowi Sowieckiemu. No, czyli eliminowano potencjalnych żołnierzy, ale niestety ta operacja skupiła się na całych rodzinach. Jak to się odbywało? Część zamordowano już na miejscu. Teren był opanowywany i dochodziło po prostu do masakry polskiej ludności. I tu się szacuje, że nawet 250 tysięcy w ten sposób zginęło przez te ponad półtora roku. Druga sprawa. Jeżeli kobiety jakieś zostały na miejscu, no to one właściwie były skazane na śmierć, prawda? No bo pozbawione mężczyzn, prawda? Pozbawione ojców, pozbawione często dorosłych synów, no co one biedne mogły zrobić? I niestety skazano je na śmierć głodową bardzo często. Nie do tego tylko sprowadzało się owo ludobójstwo sowieckie. Tych, których nie zamordowano, wywożono w głąb Związku Sowieckiego. To była druga metoda pozbycia się, rozproszenia żywiołu polskiego. I na ogół też niestety ci ludzie po prostu na dalekiej gdzieś Syberii, w Kazachstanie, prawda, umierali. Nie mieli szans przeżycia. Statystyki, jak mówię, świadectwa wciąż są mało znane. To wszystko spoczywa w archiwach, w aktach sowieckich, moskiewskich, jak zresztą większość spraw, o których dzisiaj będziemy mówili. Kluczem jest Moskwa, prawda? Kluczem do zbadania też tych spraw, rzetelnego oszacowania również. Ale Stalin, drodzy Państwo, był zły na Polaków jeszcze z innego powodu. On próbował przeprowadzić taki eksperyment. Mianowicie powołał do życia takie polskie kolonie, szczególnie dwie najsłynniejsze. To jest tak zwana Dzierżyńszczyzna na terenie dzisiejszej Białorusi i Marchlewszczyzna na terenie dzisiejszej Ukrainy. To miały być takie właśnie eksperymentalne ośrodki polskie, gdzie Polak miał się stać człowiekiem nowego typu sowieckiego. Znaczy Polak z pochodzenia, ale służący Związkowi Sowieckiemu, służący Stalinowi. I to się nie udało, to poniosło ten eksperyment, ten plan poniósł totalną klęskę. Stalin, zły też z tego powodu, raz z powodu, prawda, zatrzymania rewolucji bolszewickiej w roku 20, a dwa właśnie dlatego, że ten jego pomysł nie został wcielony w życie, no musiał coś z tymi Polakami zrobić. To była oczywiście działalność perspektywiczna, jak już mówiłem. No, trzeba było ten żywioł polski osłabić, żeby nigdy więcej Polacy głowy nie podnieśli. Mógł oczywiście do roku 1939 w ramach swojego państwa to robić, ale niestety później dostał możliwość eliminacji Polaków w ramach realizowanego paktu Ribbentrop-Mołotow. I tu się zaczyna kolejny etap polskiej kaźni, rzezi Polaków.
jeżeli mówimy o ludobójstwie na Kresach, to musimy powiedzieć też o tym. To ludobójstwo dokonywało się od 17 września 1939 roku. I na czym to polegało, można spytać? No właściwie dokładnie na tym samym. Z jednej strony trzeba było zamordować na miejscu jak największą ilość Polaków, a część skazano na długotrwałą pracę, wywózkę, prawda, w nieznane. I tam właściwie też był to wyrok śmierci na nich odpisany. Taki był cel. Niestety Sowieci posiadali listy proskrypcyjne. Dzięki swojemu wywiadowi, prawda, na przykład, oni dokładnie wiedzieli, kto jakie funkcje w aparacie państwowym pełni, bo tacy ludzie byli przede wszystkim skazani na eksterminację. Polska warstwa urzędnicza, polscy wojskowi, Korpus Ochrony Pogranicza, czyli de facto polskie elity, polska inteligencja. Bo wcześniej na terenach zajętych przez Związek Sowiecki, trzeba jeszcze dodać, likwidowano w ramach tej operacji polskiej przede wszystkim żywioł chłopski. To była główna ofiara działalności Sowietów, ale też oczywiście tych, którzy jakieś funkcje w państwie sowieckim pełnili. Tutaj plan był trochę inny. Tam była masowość, prawda? A tutaj zaczęli od góry. Trzeba było właśnie nam obciąć głowę, prawda? Pozbawić naród elit. I to się właśnie realizowało od 17 września 1939 roku. Też mieliśmy szereg aspektów tej rzeczy. Z jednej strony to jest bestialskie potraktowanie tych, którzy stawili opór. Wiemy, wbrew temu, co często się tak trochę bezceremonialnie powtarza, Polacy jednak w kilku miejscach bili się z Sowietami. Da? Stawiliśmy opór i Niemcom, i Sowietom. To jest na przykład Sarneński Okręg Wojskowy, ale też Grodno. Da? Tam biliśmy się regularnie z Sowietami. Oczywiście siły były niewspółmierne, prawda? I kończyło się to po prostu rzezią Polaków. Dochodziło do tego, że polscy obrońcy Grodna, w tym dzieci, były po prostu rozjeżdżane sowieckimi czołgami. Da? Zawsze pamiętajmy, drodzy Państwo, gdy mówimy o tych zbrodniach sowieckich, o tym ludobójstwie sowieckim dokonanym na Polakach, a że oprócz tego morderczego planu dochodziły też metody iście barbarzyńskie. To nie było, prawda, tak, że strzelano tylko, prawda, w tył głowy. Często stosowano metody jeszcze bardziej, jeśli to, prawda, może być metoda dopuszczalna, prawda, to stosowano również inne metody, równie okrutne. Czyli ten naród trzeba było upokorzyć, trzeba było go zniszczyć wszystkimi możliwymi metodami. I tutaj też przystąpiono do planowej operacji. Kresy były oczyszczane z elementu polskiego. Z jednej strony oczywiście polskie wojsko. Szacuje się, że Sowieci po 17 września 1939 roku aresztowali około 500 tysięcy Polaków, w tym około 250 tysięcy powołanych pod broń. Z tych 250 tysięcy te liczby też są ważne, prawda? Ważna jest skala świadcząca właśnie o tym, że nie była to zwykła zbrodnia, tylko zbrodnia ludobójstwa. Z tych 250 tysięcy polskich żołnierzy przekazano NKWD mniej więcej połowę, około 125 tysięcy. To była ta siła, którą trzeba było wyeliminować przede wszystkim. Wiemy, jak oni skończyli. To jest właśnie to polskie wojsko, które następnie jest mordowane w dołach śmierci. Jest to nazywane zbrodnią
katyńską. Do dzisiaj zresztą, ja ciągle mówię, prawda, około, no, bo my po prostu nie znamy dokładnych danych. To są wszystko dane szacunkowe. I też o zbrodni katyńskiej musimy powiedzieć w ten sposób, prawda? Znamy kilka miejsc, gdzie to się odbywało, ale nieznana jest wciąż na przykład tak zwana lista białoruska. To są tylko przypuszczenia, że ci mordowani w Mińsku, w siedzibie NKWD, byli następnie przewożeni do dołów śmierci w Kuropatach. Ale ten teren nigdy nie został przebadany. Ta Białoruś, i to jest też taki współczesny aspekt tej sprawy, nie pozwoliła nam nigdy na zbadanie, na rozpoczęcie prac ekshumacyjnych. To jest pierwszy, najważniejszy element, czyli likwidacja polskiej armii. Pamiętajmy, że w tej armii służyli też przede wszystkim Polacy o wysokiej hierarchii bardzo społecznie. Prawda? W II Rzeczpospolitej inaczej niż później w PRL-u, a nawet inaczej niż dzisiaj, żeby zostać, prawda, żołnierzem, no, trzeba było spełnić pewne warunki. Prawda? I rzeczywiście byle kogo tam nie przyjmowano. Komuniści oczywiście odwrócili całkowicie, jak wiele innych spraw, również tą kwestię. Przyjmowali ludzi tak, jak leci właściwie. No, natomiast nie było to takie proste właśnie w II Rzeczpospolitej. Więc niestety, likwidując polskie wojsko, likwidowano też kadry polskiego państwa, prawników, nauczycieli, ludzi kultury, sztuki, tych, którzy mogli tworzyć właśnie elity odrodzonego państwa po pokonaniu Niemców, a potem Sowietów, co oczywiście wszyscy wierzyli, prawda, że ta wojna się tak nie skończy tragicznie, jak się skończyła, że okupacja niemiecka nie przerodzi się w okupację sowiecką. No niestety koniec tej okupacji to jest dopiero rok 1989. Prawda? I te wszystkie elementy, o których mówię, to też świadczy o tym, jak bardzo nas przetrzebili w wielu momentach naszej historii, tej najnowszej. Prawda? Mówiliśmy o pierwszym, prawda, Operacja Polska, teraz jest 17 września 1939 i po tym, ale będą też następne okresy. Prawda? To jest wszystko planowa i świadoma likwidacja polskości, co pozwala nam spojrzeć też na to, w jakim miejscu my dzisiaj jesteśmy, prawda? Że te nasze elity, no, są bardzo słabe po prostu, prawda? Bo rżnęli nas, za przeproszeniem, i Sowieci, i Niemcy, prawda? W ramach właściwie tego samego planu. Tutaj warto zwrócić uwagę na fakty też dość mało znane. Otóż istnieje taka hipoteza w historii, że o zbrodni katyńskiej, drodzy Państwo, przed jej dokonaniem świetnie wiedzieli także Niemcy. I dla nich to odkrycie później, prawda, dołów śmierci nie było właściwie żadną rewelacją. Dlaczego? Skąd to się bierze? No otóż kwitła współpraca między służbami specjalnymi państwa sowieckiego, jednego reżimu totalitarnego, i drugiego, czyli III Rzeszy Niemieckiej. Ona ma swoją genezę oczywiście w międzywojniu, prawda, w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy była bardzo owocna. Przypomnę Państwu tylko takie podstawowe fakty. Jeśli świat dzisiaj zna takie pojęcie, ten złowrogi, straszny napis Arbeit macht frei na niemieckich obozach koncentracyjnych, na niemieckich obozach śmierci. To nie jest tylko Auschwitz. Prawda? W wielu miejscach właśnie taki napis Niemcy instalowali. Podkreślam, Niemcy, nie naziści. To jest szalenie ważne. Prawda? Również w miejscu, w którym jesteśmy, powinniśmy o tym pamiętać. Nie o zemstę też chodzi, ale chodzi o pamięć, chodzi o fakty. No, takie są fakty. Niemcy najechały Polskę w 1939 roku, a nie naziści, prawda, jacyś kosmici. Ale wracając do
owego strasznego napisu. Skąd on się wziął? Wielu z nas zapewne nie wie, jaka jest geneza tej idei. Otóż ten napis Niemcy odziedziczyli, właściwie skalkowali od Sowietów. W sowieckiej wersji to brzmi Cieres trud k oswobożdzeniu. I ten napis widniał na sowieckich łagrach. I w ramach właśnie współpracy i politycznej, i wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym, Niemcy, będąc zapraszani właśnie do tych sowieckich łagrów, podziwiali, prawda, jak wspaniale ta praca jest urządzona, jak to jest świetny system niszczenia ludzi właśnie przez pracę. I zachwycili się tym napisem, przenieśli to na swój grunt i stąd się wziął właśnie Arbeit macht frei, który oczywiście jest no, tragicznym, prawda, określeniem tego, co naprawdę tam się działo, obłudny. Więźniowie tylko przez moment mogli mieć takie wrażenie, że jeżeli będą ciężko pracować, to wyjdą z tego żywi. Prawda? Była to cyniczna gra mordercy, ale mordercy nie tylko niemieckiego, wcześniej, pamiętajmy o tym, sowieckiego. Sowieci dali przykład, a Niemcy zapożyczyli właśnie to i na swój grunt przenieśli. Ale ta współpraca kwitła przecież w przededniu wybuchu II wojny światowej. Drodzy Państwo, nie byłoby tej wojny, nie byłoby wybuchu wojny, gdyby nie Stalin. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Hitler zapewne nie zdecydowałby się na atak na Polskę, gdyby nie miał zabezpieczonej drugiej flanki. Stalin mu obiecał, że on też do Polski wejdzie. Stąd też nerwowe ruchy, prawda, i ponaglanie Sowietów, którzy, jak to się mówi, dość też karykaturalnie, wkroczyli do nas dopiero 17 września 1939 roku. Molnity szły od dłuższego czasu, prawda? My weszliśmy pierwszego, wy nam obiecaliście, że też zaraz nam pomożecie, ale Stalin czekał na rozwój wypadków. Wjechali dopiero 17 września. Dlaczego mówię, że jest to karykatura? No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie wiem, czy mówiłem o tym w Hamburgu. Jeśli tak, warto powtórzyć. 1 września Niemcy nazistowskie najechały na Polskę. 17 września zrobili dokładnie to samo Sowieci. Nie mówimy, że 1 września Niemcy wkroczyli do nas. No? Bądźmy precyzyjni. I w jednym, i w drugim przypadku była to zbrojna inwazja z pogwałceniem wszelkich możliwych układów i bilateralnych, prawda? I prawa międzynarodowego. Także no nie może być tak, prawda, żeby w szkole dzisiejszej, ja mam nadzieję, że te programy będą zmienione, prawda, żeby uczyć dzieciaków, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, dokonały zbrojnej inwazji, a 17 września wkroczyli Sowieci. Bo to nic nie znaczy, że oni wkroczyli. No, wkroczenie to jest takie właśnie niewinny akt. No, ktoś sobie idzie, maszeruje, wkracza, przekracza i sobie maszeruje dalej. No? Była to zbrojna inwazja na podstawie wspólnie podpisanego aktu. Da? I oczywiście to się nazywa paktem Ribbentrop-Mołotow, ale de facto była to umowa międzypaństwowa. Umowa Hitler-Stalin, tylko obaj ci dyktatorzy byli reprezentowani przez swoich ludzi, da? Przez tych, którzy odpowiadali za politykę zagraniczną. Ale drodzy Państwo, ta współpraca nie kończy się oczywiście na pakcie Ribbentrop-Mołotow. Mamy jeszcze 28 września. No, co się wtedy stało? Wtedy Niemcy nazistowskie i Rosja sowiecka podpisują umowę o granicach i przyjaźni. Wtedy ta granica też jest trochę korygowana, ale, i to jest najważniejsze w tym, co chcę powiedzieć, ustalają też wspólne metody likwidacji
eksterminacji żywiołu polskiego. Stąd jest właśnie wyprowadzona sugestia, hipoteza, że Niemcy w ramach tych rozmów Gestapo wiedziało o planach masowej, ludobójczej zbrodni na polskich żołnierzach, na polskich elitach, która jest znana pod nazwą zbrodni katyńskiej. Być może dlatego właśnie oni tak świetnie rozpoznali tę sytuację w momencie, kiedy te tereny, prawda, znalazły się pod ich egidą. Pamiętajmy o tym, że jest to zawsze bardziej skomplikowane niż nam się może wydawać. Obie strony oczywiście chciały się wybielać, prawda, w tym kontekście. Prawda. Niemcy jako odkrywcy, prawda, tych dołów śmierci, a z drugiej strony Sowieci, którzy aż do 1990 roku zaprzeczają zbrodni katyńskiej i de facto dzisiaj znowu jej zaprzeczają. Był tylko taki moment, prawda, kiedy rządził Jelcyn, prawda, kiedy te stosunki polsko-sowieckie, chciałem powiedzieć polsko-rosyjskie, prawda, uległy poprawie. Można było też, to jest szalenie ważne, wejść do archiwów, prawda, ale dzisiaj mamy niestety regres znowu. Prawda. Dzisiaj Rosja wydaje się zaprzeczać ludobójczym zbrodniom na Polakach, rozmywać ten temat. Drodzy Państwo, pierwsza rzecz to jest właśnie polskie wojsko. Ale na tym nie koniec. Mamy oczywiście wielkie wywózki na wschód. Temat też, mam wrażenie, nie do końca funkcjonujący i w kraju, i wśród Polaków za granicą. To jeśli w ogóle mówimy o zbrodniach sowieckich na Polakach, to mówi się de facto tylko i wyłącznie o zbrodni katyńskiej. Oczywiście jest to wielka tragedia, prawda? Ale nie zapominajmy właśnie, że była to operacja polska NKWD i że były też inne formy represji sięgające, uwaga, i to jest szalenie ważne, drodzy Państwo, około 2 milionów Polaków. To jest skala ogromna również. Prawda? Co się na to składało? Właśnie wywózki. Zaczyna się to w lutym 1940 roku. No, na podstawie też zgromadzonych informacji, list agenturalnych, prawda, przede wszystkim NKWD-ziści wchodzą do polskich wsi, polskich miasteczek, aresztują przede wszystkim mężczyzn. Znowu jest ta sama metoda, prawda, żeby pozbawić tych, którzy mogą w przyszłości walczyć. I oni są oczywiście wywożeni na wschód. Przede wszystkim polskie kadry urzędnicze znowu. Da? Potem następują kolejne wywózki. Mamy jeszcze 3. Da? Jest kwiecień 1940, potem maj 1940, w końcu maj 1941. Tutaj jest taki moment dramatyczny też, bo te ostatnie wywózki z polskich kresów w ramach polityki ludobójczej. Cały czas się trzymamy tego terminu, który wyznacza tutaj granice naszego spotkania. Ludobójstwo dokonane na Polakach na polskich kresach. Ta ostatnia wywózka trwa w momencie agresji Niemiec na Związek Sowiecki. Wiele tych transportów, które jechały daleko na wschód, zostały zatrzymane, bo po prostu Niemcy opanowywali te tereny, zatrzymywali te pociągi. No, na ogół niestety ci ludzie, prawda, nasi obywatele II Rzeczpospolitej nie przeżyli w takiej sytuacji. No bo to dla Niemców to byli jacyś, prawda, jakieś osoby, które były niezewidencjonowane. Nie wiadomo, kogo tam się wiecie. No więc na wszelki wypadek najlepiej zlikwidować w ramach właśnie kampanii, która szła na wschód. No więc tutaj dodatkowy element dramatyczny mamy.
2 miliony Polaków represjonowanych. Dlaczego takie są szacunki? Wywożono z jednej strony mężczyzn, przede wszystkim mężczyzn, ale w następnych wywózkach, w następnych transportach wywożono całe rodziny. Tylko właśnie, znowu była to droga w nieznane, znowu był to właściwie wyrok śmierci, prawda? Gdzieś do dalekiej tajgi, prawda? Gdzie warunki były tak straszne, że ci ludzie w większości nie byli w stanie tego przeżyć. Tak? Ale znowu nie koniec, drodzy Państwo, na tym. Wielu Polaków w tym samym momencie, kiedy Niemcy atakują Związek Sowiecki, jest również planowo, celowo mordowanych w więzieniach sowieckich. Sowieci wiedzą, że zbliża się armia niemiecka i postanawiają po prostu zrobić porządek, opróżnić, jak oni to nazywali, opróżnić albo rozładować więzienia. Obozy też przed zbrodnią katyńską też rozładowywano. Jakie piękne określenie, jakie niewinne. Najpierw do nas wkroczyli, prawda, we wrześniu 1939, a potem tylko rozładowywali i oczyszczali. Da? Tym też się różnią Sowieci od Niemców. Da? Niemcy swoich planów ludobójczych też, podkreślmy. No dzisiaj mówimy o zbrodniach sowieckich przede wszystkim, ale pamiętajmy też, że takie samo ludobójstwo spotyka Polaków z rąk niemieckich, nie tylko Żydów, również Polaków. I to Polaków w pierwszej mierze. Na początku Polacy byli poddani właśnie tego typu eksterminacji, Żydzi dopiero później. Nie chcę oczywiście, prawda, mówić, że jedne ofiary są lepsze, drugie są gorsze, ale ważna jest chronologia, prawda? Ważny jest też cel. My byliśmy tak samo przeznaczeni do eksterminacji, jak Żydzi. Jeszcze jedna uwaga, drodzy Państwo. Jeśli jesteśmy przy tym drażliwym, w gruncie rzeczy, temacie Holokaustu Żydowskiego, to trzeba powiedzieć, że przynajmniej ci Żydzi, którzy byli zamordowani z terenów polskich, to byli obywatele polscy. Więc właściwie dlaczego my ich uważamy za wyodrębniamy, prawda, jako inny element narodowościowy. Prawda? Oni powinni być wszyscy wliczani do polskich ofiar niemieckiego planu zagłady. I będę się upierał, drodzy Państwo, że tak samo jak mamy do czynienia z Holokaustem żydowskim, mamy też do czynienia z Holokaustem polskim. Prawda? W tym sensie, że byliśmy ofiarą właśnie tego ludobójczego planu niemieckiego. To jest też wiedza, której niestety powszechnie się nie zdobywa. To są rzeczy uznawane za kontrowersyjne, prawda, za niewygodne. Zagłada, prawda, Holokaust, to jest też zbrodnia na Polakach ze strony Niemców. Ale wróćmy do ludobójstwa sowieckiego. Dziesiątki tysięcy, drodzy Państwo, ludzi ginie właśnie w więzieniach NKWD w Lwowie, w Wilnie, w innych miastach kresowych zaraz przed wejściem armii niemieckiej. I jest to właśnie element tego ludobójczego planu. Znowu nie koniec na tym, drodzy Państwo, bo szereg Polaków jest wcielanych do Armii Czerwonej. No to jest też aspekt bardzo mało znany. Dochodzi do tego, że Polacy walczą na przykład w wojnie, chciałem powiedzieć Polska, przepraszam, w wojnie sowiecko-fińskiej. Da? Jako właśnie ci zmuszeni do obrony ludowej, socjalistycznej, stalinowskiej ojczyzny. Wielu Polaków też w ramach tego przymusowego zaciągu walczy po stronie sowieckiej z Niemcami w momencie właśnie rozpoczęcia operacji, prawda, ataku Niemiec na Związek Sowiecki. To jest kolejny aspekt
tej sprawy kolejne represje, kolejne ofiary. I jeszcze jeden element, wydaje mi się, że ostatni, to jest wykorzystywanie Polaków na wzór niemiecki, albo właśnie odwrotnie, prawda? Niemcy na wzór sowiecki, jak mówiliśmy, prawda? Że łagry sowieckie stanowią wzór dla obozów niemieckich. Do przymusowej pracy różne bataliony robotnicze, górnicze, budowlane. Nie trzeba było być zesłanym daleko, prawda, na wschód, żeby pracować, być zmuszanym do pracy dla Sowietów, dla Stalina. To wszystko, drodzy Państwo, daje nam tę tragiczną, ogromną liczbę, około 2 milionów Polaków, ofiar ludobójstwa sowieckiego. No, ale no niestety znowu to się nie kończy, prawda, na roku 1941. Mamy powrót zwycięskiej Armii Czerwonej, bolszewickiej, sowieckiej, stalinowskiej w roku 1944. Prawda, ta zaraza znowu nas dotyka. Jak wiemy, dotknie nas na długie, długie lata. Prawda? To się nazywa oczywiście w sposób infantylny, prawda, wyzwoleniem, oswobodzeniem, zaprowadzeniem nowych porządków ludowych, demokratycznych. A to jest kolejny etap tej samej ludobójczej polityki, której poddani byli Polacy z rąk sowieckich. No, tutaj oczywiście cele są dokładnie te same. Zlikwidować tych, którzy jeszcze zostali. Tych, których Niemcy wcześniej nie wyeliminowali, ale oczywiście ze względu na czas, jaki Sowieci mieli, ten plan idzie znacznie dalej, no bo chodzi o to, żeby właśnie z jednej strony wymordować, a całą resztę podporządkować. I de facto stajemy się właśnie narodem podbitym na wiele, wiele lat. No, zrobili z nas niestety, drodzy Państwo, homo sowieci. Ludzi sowieckich. Prawda? To się objawia w bardzo różny sposób. Czasem nie uświadamiamy sobie tego. Nawet ci, którzy uważają się, prawda, za skrajnych antykomunistów, prawda? Za tych, którzy przeciwstawiali się w różny sposób Sowietom. Ja się sam czasem łapię na tym, prawda, że jestem zakażony, jestem zarażony tą czerwoną trucizną. W moim przypadku, mam nadzieję, że tylko się do tego to sprowadza, to są kwestie terminologiczne. Prawda? Na przykład określenie, że wojna w Polsce skończyła się w roku 1945. Nie wiem jak Państwo, ale ja często... No niestety używałem takiego określenia po wojnie. Tak zostałem nauczony w szkole. No jest wojna, wojna się kończy i potem jest okres odbudowy, wręcz rozkwitu, prawda, w porównaniu z tą biedą, z tym zacofaniem II Rzeczpospolitej, która oczywiście była, nawet jak dzisiaj słyszymy, państwem faszystowskim. No, a jakże, oczywiście. Prawda? No to Sowieci przynieśli nam, prawda, edukację, prawda, wyższy poziom rozwoju w ogóle. No, ale to jest wszystko określone terminem po wojnie. No, drodzy Państwo, nie ma zgody na takie określenie. Prawda? Polacy właśnie się nie dali złamać. Mimo tych czystek, mimo tych represji, które ciągną się zawsze, prawda, za tym wyzwolicielem, prawda, pseudo, czyli de facto naszym zaborcą i okupantem. No warto oczywiście w kontekście przypomnieć wszelkie represje i zbrodnie Rosji carskiej, białej Rosji na Polakach. Prawda. To, co Stalin wymyślał, to też nie było jakieś nowatorskie. Prawda. To była pewna kontynuacja, konsekwencja, prawda, tego planu rosyjskiego wobec nas, Polaków. Ale Polacy zawsze się okazywali niepokorni. Prawda? I tę swoją niezgodę na nowe
porządki. I pokazali właśnie w latach 1944-89, bo z jednej strony mamy właśnie okupację, ale z drugiej mamy opór przeciwko sowietyzacji. No? My do zbrodni wołyńskiej jeszcze dojdziemy, rzecz jasna, prawda? Ale chciałem to ludobójstwo sowieckie właśnie zamknąć, prawda, w jakichś ramach. Powiedzieć Państwu, że to ludobójstwo trwa właśnie w latach 1937, rozpoczyna się operacją polską, a kończy się w roku 1989. To jest taki przekrój czasowy. I co się dzieje właśnie w tym okresie nazywanym opacznie powojennym, no, bo wojna w Polsce trwa. Tutaj mamy ideę i czyn żołnierzy wyklętych, niezłomnych i kolejne również ofiary. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o ofiarach, niestety, prawda, bo taki jest temat też naszego spotkania, naszej rozmowy. Szacuje się, i to są znowu oczywiście liczby, takie, prawda, sugestie, jak to mogło być, ale sugestie jakże też mocne. To są kolejne tysiące, drodzy Państwo, zamordowanych. Można śmiało powiedzieć, według dzisiejszego stanu badań, że przynajmniej 100 tysięcy Polaków kolejnych jest mordowanych po prostu przez Sowietów. Da? Mamy oczywiście całą wielką operację wysiedlania Polaków właśnie z polskich Kresów, bo są to tereny wcielone do Związku Sowieckiego. Oni nie zawsze jadą na zachód. Da? Wielu z nich jedzie w przeciwnym kierunku, czyli właśnie jest zsyłanych znowu w głąb Związku Sowieckiego, szczególnie ci niepokorni. Mamy całą siatkę znowu kolejnych obozów NKWD. No, takim przykładem jest Rembertów pod Warszawą i tutaj i znowu nasze dane nie są wciąż pełne. Nie wiadomo właściwie, co z większością tych ludzi się stało. No? To jest pierwsza sprawa, a kolejne to jest dokończenie rzezi polskich elit. No? Bo żołnierz wyklęty to jest właśnie polska elita, prawda, która cudem przetrwała, przeżyła te wszystkie, prawda, poprzednie akty eksterminacyjne, morderstwa, przymusową pracę, wywózki i tak dalej. No więc teraz ta Polska właśnie jest dożynana, ale jak wiemy też, nie kończy się to przecież na roku 54 czy 55, prawda. Oczywiście później te morderstwa już nie są aż tak powszechne, chociaż stan wojenny przynosi kolejne ofiary śmiertelne. Szacuje się przecież, że około 100, przynajmniej 100 osób następnych, bo to się może wydawać kropla w morzu oczywiście wobec tych w sumie 2 milionów, o których mówimy, ale jednak do końca ten system pozostaje systemem zbrodniczym. Natomiast szereg represji, prawda, wciąż spotyka Polaków. To są przecież problemy z pracą, to jest nakazywanie wyjazdu, prawda, z wilczym biletem za granicę. To wcale nam się lepiej w tym PRL-u nie żyło, prawda. Przede wszystkim nie byliśmy właśnie ludźmi wolnymi, prawda, i to jest sprawa podstawowa. Znaczy, czy do dzisiaj się z tego wyleczyliśmy? Nie sądzę. Wciąż te historie, o których mówimy, są bardzo mało znane. A powinien być to kanon wiedzy, prawda? Począwszy od szkoły podstawowej aż do kolejnych, prawda, etapów nauczania. No niestety zarówno w szkołach programy tego nie obejmowały, a na uczelniach często też jest to wielki problem. Bo to rzecz nie tylko w programie, prawda? Program można napisać, ale trzeba mieć jeszcze ludzi, którzy będą chcieli ten program realizować. No, wiemy, jak sowietyzowana jest też wciąż niestety polska szkoła czy polskie
uniwersytety. Prawda? Jakże oporne na przykład na takie próby oczyszczenia, prawda? Lustracji. Prawda? A nie mówiąc o środowiskach sędziowskich, prawda? Ale to jest trochę inna bajka, prawda? Ale to wszystko niestety składa się właśnie na stopień zakażenia nas, prawda? Tą trucizną czerwoną. Drodzy Państwo, no i mamy ostatecznie zbrodnie, ludobójstwo wołyńskie. Da? To jest pewien ewenement też, jeśli chodzi o to, co się stało z narodami w czasie II wojny światowej w okupowanej Europie. Oczywiście Polacy tutaj w ogóle byli takim królikiem doświadczalnym, prawda? I ze strony Niemców, i ze strony Sowietów. Na Zachodzie wcale ta okupacja niemiecka nie była taka ciężka. No, okupacja sowiecka niestety na ogół wszędzie była tragiczna. Da? Ale u nas dodatkowo jeszcze doszedł ten element ukraiński, prawda? Jakże tragiczny i rzutujący na nasze współczesne realia i na naszą też politykę, prawda? Politykę zagraniczną. A może to w pytaniach Państwa, prawda? Możemy potem o tym porozmawiać. Natomiast ja się skupię na faktach historycznych. Żadna narodowość nie została poddana takiemu okrucieństwu ze strony Ukraińców, jak właśnie Polacy. Nie chcę też uogólniać, prawda, mówiąc o Ukraińcach jako narodzie. To trzeba jednak powiedzieć o ukraińskich nacjonalistach, którzy wykorzystali też element chłopski, prawda, którzy wykorzystali własną ludność do przeprowadzenia tej kolejnej ludobójczej operacji. Żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że inni też ginęli z rąk UPA i innych formacji stworzonych wtedy przez Ukraińców. Prawda? Żydzi, Cyganie, prawda? Trochę Rosjan, prawda? Ale tym elementem dominującym na Kresach, mimo tych wszystkich, prawda, masakr i wywózek, wciąż pozostawali Polacy. To się może oczywiście wydawać niemożliwe, prawda? Jak po tylu latach, prawda, operacji eksterminacyjnej, jak w ogóle Polacy jeszcze, skąd oni tam jeszcze się wzięli, prawda? Jak oni mogli tam żyć w tych wołyńskich wioskach, prawda? A jednak, prawda, wszystkich Sowieci nie zamordowali, nie wywieźli. Potem Niemcy też tego planu nie dopełnili. No i ci Polacy niestety tam pozostali w dużej całkiem liczbie, prawda? Kilkuset tysięcy. Prawda? No i tutaj wchodzą Ukraińcy, prawda? Żywioł ukraiński, nacjonalistyczny. Też rzadko się o tym mówi, drodzy Państwo. Jaka jest właściwie geneza tych zbrodni, tego ludobójstwa dokonanego na Polakach? No bo ktoś powie, że jest to pewna retorsja, jest to pewien odwet za politykę II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców. No oczywiście możemy w pewnym stopniu tak to określić. Polityka państwa polskiego przedwojennego nie była zbyt życzliwa wobec mniejszości narodowych, w tym żywiołu ukraińskiego. Ale da, nie wolno w ten sposób, nie wolno tym tłumaczyć tego, co się stało. Da, była to zbrodnia wyjątkowa. Dlaczego wyjątkowa? Ponieważ wyjątkowo okrutna. Ani Niemcy, ani nawet Sowieci w ten sposób Polaków nie mordowali. Mieli inne techniki, inne metody, a tutaj po prostu się sąsiad wystąpił przeciwko sąsiadowi, podburzony właśnie przez ideologów nacjonalistycznych, podburzony też przez swoich przewodników duchownych, prawda, przez Kościół. No i była to wojna de facto chłopska, prawda, rzeź chłopska, czyli chłopi ukraińscy, prawda, wystąpili przeciwko chłopom polskim przy użyciu różnego rodzaju sprzętu, prawda, sprzętu
niestety gospodarstwa domowego, prawda? Ale tego ciężkiego sprzętu, prawda? Typu widły, topory, prawda? Łopaty, nie wiem co jeszcze, prawda? Siekiery, no wszystko co było w tych gospodarstwach. Ale jeśli chodzi o genezę właśnie tej sytuacji, no to trzeba jej szukać nie tyle w II Rzeczpospolitej, ile chwilę wcześniej. Czego bowiem obawiali się Ukraińcy? Że będzie tak samo jak po I wojnie światowej. No, że w momencie, kiedy padają dwa główne mocarstwa, można powiedzieć, na zaborcze, Niemcy i Rosja z drugiej strony, chociaż ta Rosja, jak wiemy, nie pada, prawda, teraz po II wojnie światowej. I w tym momencie w tę lukę wchodzą Polacy. Tak się stało właśnie po roku 1918. Polska odzyskała niepodległość, ponieważ uzyskała tę niepodległość w momencie osłabienia z jednej strony Niemiec, a z drugiej Rosji. Tak? I proklamowaliśmy właśnie własne, oczywiście w pełni niepodległe, wolne państwo polskie. Tego się bali Ukraińcy, że scenariusz będzie dokładnie ten sam. Prawda? Niemcy ustępują, Niemcy przegrywają, no ci Sowieci gdzieś tam, prawda, za chwilę mogą wejść, ale może tak się zdarzyć, że Polacy znowu powstaną, prawda? I ogłoszą własne państwo polskie. Stąd się wzięła rzeź wołyńska, czyli de facto ludobójstwo wołyńskie, żeby zapobiec takiej sytuacji, że Polska znowu będzie miała własne państwo, a Ukraińcy będą podporządkowani Polakom. Więc jaką metodę wymyślili? No najlepiej jest wyrżnąć. Nie mieli innego pomysłu. No? Jak zamordujemy jak największą ilość Polaków, to oni nie stworzą tego państwa. Prawda? Co oczywiście no jest myśleniem szalonym w gruncie rzeczy, prawda? Bo co, zakładali, że wszystkich ich się uda, wszystkich Polaków im się uda wymordować. Prawda? No wiadomo, że to było niemożliwe, natomiast takie były założenia. Prawda? No i dochodzi do kolejnego ludobójstwa tej wymęczonej, zmasakrowanej ludności polskich Kresów. Trzeba też, żeby być uczciwym, powiedzieć, że część Ukraińców próbuje ratować Polaków. Da? Oni powinni być dzisiaj wyróżnieni, może nawet nagrodzeni przez współczesne państwo polskie. Za ratowanie sąsiadów, za to, że Polacy mogli przeżyć. Da? Nad tym trzeba by zapewne pomyśleć, ale większość niestety tych właśnie ukraińskich sąsiadów pastwi się w sposób wyjątkowo okrutny nad swoimi polskimi sąsiadami. Dość powiedzieć, że to nie jest tylko wymordowanie ludności, tylko, oczywiście to trzeba w cudzysłów wziąć, prawda? I często całe wsie są niszczone w ten sposób. Stąd też jakże trudno jest oszacować znowu prawdziwe rozmiary tej zbrodni, tego ludobójstwa, bo często wszystkich mieszkańców po prostu wybito do nogi. Mężczyzn, oczywiście w pierwszej znowu kolejności, ale także kobiety i dzieci. Ale nie dość na tym, drodzy Państwo. Całe wsie znikały po prostu z powierzchni ziemi. Ich do dzisiaj nie ma. Nie udało się otworzyć, bo kto miał to robić? Prawda? Ukraina była okupowana przez Związek Sowiecki. Aż do roku 1990 nie można w ogóle było mówić o historii, prawda, prawdziwej historii, więc też nie badano sprawy rzezi wołyńskiej, czy też właśnie ludobójstwa wołyńskiego. Ukraińcy zaczęli dopiero swoje badania po roku 1990, prawda, będąc też powiem to uczciwie i otwarcie, jeszcze bardziej skażeni od nas. Dlaczego? Ponieważ my byliśmy tylko kolonią sowiecką. PRL był kolonią sowiecką.
Natomiast oni zostali wcieleni do Związku Sowieckiego. Więc bezpośrednio poddani właśnie nie tylko eksterminacji, ale też propagandzie. Stąd też, jak sądzę, dzisiaj ich kłopoty z rozpoznaniem tych spraw i z rozliczeniem. Oni idą w zaparte, mówią, że Polaków nie mordowali, że była to wojna polsko-ukraińska, gdzie ofiary były po dwóch stronach. No jest to oczywiście dla strony polskiej nie do przyjęcia, dla polskich historyków. Ta akcja odwetowa, możemy to tak nazwać, to jest kilka tysięcy, 2-3 tysiące Ukraińców zamordowanych przez Polaków. A ile było ofiar polskich? No szacujemy, że tych ofiar było ponad 100 tysięcy, no bo to nie jest tylko Wołyń, prawda? Wołyń to jest 50-60 tysięcy zamordowanych. Jest jeszcze tak zwana Małopolska Wschodnia, ta rzeź. To ludobójstwo ukraińskie przesuwało się na zachód, tak? I tam jest kolejnych 70 tysięcy, jak Ewa Siemaszko szacuje. Tak? Być może są to wciąż cyfry zaniżone, ale przynajmniej 130-140 tysięcy Polaków ginie z rąk sąsiadów ukraińskich. Ale właśnie, jak mówię, no Ukraińcy tej historii nie mieli, nie poznali nigdy, stąd też dzisiaj takie kłopoty, prawda, z przyznaniem się do tej winy, bo tej winy wcześniej po prostu nie było. Nie uczyli się o tym w szkołach. Dla nich to jest coś nowego. Dla nich właśnie Bandera, prawda, czy Szuchewicz, przywódcy UPA, to są bohaterowie, ponieważ oni na kimś też muszą zbudować swoją tożsamość. Innych bohaterów nie mają. Taki Petlura właśnie jest osobą kompletnie nieznaną. Ja byłem na Majdanie w pewnym momencie, nawet w takim momencie krytycznym, kiedy doszło do pierwszych strzałów. Prawda? Nikt się tego nie spodziewał, że w tym kierunku to pójdzie. Ale pamiętam dobrze, jakie były flagi, prawda, w Kijowie, prawda, tam, jakie były portrety, prawda, tam były flagi przede wszystkim UPA-owskie, prawda, a bohaterem przede wszystkim eksponowanym był Stepan Bandera. Petlury nie było tam w ogóle, gdzieniegdzie gdzieś tam się pojawił, prawda, w tłumie Bogdan Chmielnicki. No, ale to jest też historia odległa, niezrozumiała de facto przez, nieprzepracowana też przez Ukraińców. No dla nich rzeczywiście UPA-owcy, szczególnie Bandera, to są bohaterowie. Bohaterowie walki z Sowietami przede wszystkim. Oni ich traktują tak jak my, żołnierze wyklętych. To są ich żołnierze wyklęci. No tylko niestety też pomijają rzeź dokonaną na Polakach i że ten bohater, prawda, był równocześnie mordercą. To są strasznie trudne sprawy, ale my nie możemy w imię i tych ofiar, prawda, obywateli zamordowanych, ale w imię polskiej racji stanu nie możemy powiedzieć, że dzisiaj układamy sobie stosunki z Ukrainą, pomijając, wykreślając tę historię. No po prostu nie wolno nam tego zrobić. To ludobójstwo w ogóle nie tylko wołyńskie już, ale ukraińskie jest powstrzymane dopiero w roku 1944. To jest moment, kiedy Niemcy się wycofują, wchodzi Armia Czerwona. De facto do stycznia 1944 roku trwa właśnie ludobójstwo, ale Polacy też się wtedy organizują. Jakże późno powstaje z różnych oddziałów partyzanckich słynna 27. Dywizja Piechoty, da? Wołyńska. I ona rzeczywiście, ci polscy żołnierze, da? Ci polscy partyzanci odstraszają, prawda, tych ludzi z siekierami, toporami. Da? Wtedy
wtedy to się wszystko zatrzymuje. Da? Jeśli idzie, drodzy Państwo, o film Woły, może parę słów moich takich refleksji na ten temat. Film jest godny polecenia. Uważam, że to jest jeden z lepszych filmów historycznych. Ich zbyt wiele nie mamy w naszej twórczości, szczególnie jeśli chodzi o te produkcje wysokobudżetowe. Na ogół są to moim zdaniem dzieła ułomne niestety, tak jak rok 1920, Bitwa Warszawska, to znaczy nawet Katyń, no to nie jest arcydzieło, to nie są filmy, które z jednej strony są atrakcyjne, szczególnie dla młodego widza, a nie do końca też są rzetelne w warstwie historycznej. Wołyń jest filmem rzetelnym. Można się spierać o pewne akcenty. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film, bo ja się tak mądrze, prawda? A może trochę na wyrost. Natomiast to, czego mi ewentualnie tam brakuje, prawda? Przy oczywiście uznaniu dla reżysera i przy zrozumieniu delikatności tej materii. Uważam, że proporcje są bardzo dobrze rozłożone, z jednym właściwie wyjątkiem. Nie ma tam niestety, i to jest podstawowy zarzut, skali tej rzezi, tego ludobójstwa. Słyszymy tylko, że właśnie w jednej wsi, prawda, ci Ukraińcy wchodzą, tę wieś wycinają w pień. Wcześniej mieszkańcy mówią, że okoliczne wsie też zostały zniszczone, też ludzi tam zamordowano. Ale ten, który ogląda to, prawda, może mieć wrażenie, że chodzi o paręset osób, prawda? Że chodzi o parę tysięcy, może, a nie o ponad 100 tysięcy. Tego zabrakło, prawda? Zabrakło chociażby w napisach, prawda? Że była to właśnie nie jakaś tam wojna polsko-ukraińska, nie jakieś wydarzenia i wypadki, prawda? Nie jakiś bunt jednych przeciwko drugim, prawda? Że część sąsiadów postanowiła drugich zaatakować, bo im się nie podobali, prawda? Albo mieli lepszą gospodarkę, więcej zwierząt, prawda? I postanowili się zemścić. Nie, to była właśnie kolejna masowa rzeź dokonana na Polakach. Kolejne niestety ludobójstwo. Nie bójmy się tego słowa też. To jest kwestia oczywiście drażliwa dzisiaj, bo my mówimy o ludobójstwie. Ukraińcy właśnie tego przede wszystkim nie uznają, takiej klasyfikacji. Ale nie wolno nam zrobić tego właśnie ze względu na naszych obywateli, którzy wtedy oddali życie. To szczęśliwie Senat Rzeczpospolitej, bo niestety nie Sejm. Sejm się na to ostatecznie, jak Państwo wiedzą, nie zdobył. Da? Ale Senat nazwał rzeczy po imieniu. Da? W momencie da? Zbrodni. Taką kulminacją przecież ludobójstwa wołyńskiego jest tak zwana Krwawa Niedziela, czyli 11 lipca. Rzecz też bez 11 lipca 1943 roku, rzecz bez precedensu, bo to była właśnie niedziela. I Polacy zostali zaatakowani w wielu miejscach, w wielu wsiach, w kościołach po prostu. Bo Ukraińcy się na nich zasadzili i albo poczekali, aż ludzie wyjdą z tych kościołów po mszy, albo wręcz chodzili do środka i tam na miejscu dokonywali rzezi. Kościół stawał się grobem dla wielu Polaków. No więc oczywiście trzeba było mieć odpowiednią konstrukcję, prawda, być wyzutym w ogóle z jakichś wyższych uczuć, prawda, z uczuć religijnych też, żeby w ten sposób, w takim miejscu, prawda, mordować swoich sąsiadów. I to jest ten moment najważniejszy, prawda? Natomiast, no niestety właśnie Sejm Rzeczpospolitej nie uczcił tego wtedy, kiedy trzeba było. To przesunięto wszystko na inny moment. To jest tak, jakby drodzy Państwo, obchodzić, nie wiem, 11 listopada, prawda, w grudniu na przykład. Prawda?
rocznicy niepodległości. Albo 13 grudnia, a z kolei stan wojenny w styczniu. No, no nie o to chodzi, prawda? Musimy trafić w punkt, prawda? To jest określony konkretny moment, kiedy trzeba było oddać hołd ofiarom i nazwać rzeczy po imieniu. Tego niestety nie zrobiono, starano się nadrobić to na później. Natomiast, jak mówię, chociaż Senat stanął na wysokości zadania. Drodzy Państwo, myślę, że tutaj na razie postawię kropkę. Można by mówić o tych sprawach godzinami, bo to jest olbrzymi temat, prawda? Zarówno zbrodnie sowieckie, jak i właśnie ludobójstwo wołyńskie, czy szerzej ukraińskich nacjonalistów, ale tutaj bym właśnie pauzę zrobił i oddał głos Państwu, jeśli Państwo mają ochotę na jakieś, zadać jakieś pytanie związane z tematem, czy też może z innymi sprawami, to oczywiście z łączką, prawda, służę najnowszymi informacjami na ten temat. Szanowny Panie Darzył, Michał Szybecki, witam wszystkich serdecznie. Jak Pan ocenia w ogóle, poruszył Pan tutaj kwestię filmu Katyń, w ogóle twórczość lub wpływ filmu historycznego, w ogóle jego twórczość Pana Świętej Pamięci reżysera Wajdy? Bardzo dziękuję. No to jest rzeczywiście temat zupełnie nowy, inny. Ja poruszyłem to tylko, żeby pokazać, jak właściwie słaba jest polska kinematografia w tej chwili. I ona była, mam wrażenie, dużo lepsza w PRL-u niż jest dzisiaj. To było kino rzeczywiście bardziej wysublimowane, artystyczne. A dzisiejsze produkcje, szczególnie historyczne, no niestety w większości właśnie nie zdają egzaminu. Nie są ani ciekawe, ani zgodne z prawdą. Natomiast Andrzej Wajda, no to jest też trudny bardzo temat. Jak Państwo wiecie, no zmarły się nie mówi, prawda, źle. Natomiast ja powiem tak, starając się jednak odnieść do tego pytania. Tak się złożyło, że w podobnym czasie zmarło dwóch Polaków. Właśnie Andrzej Wajda, reżyser, twórca, autor wielu dobrych, może nawet genialnych filmów. Z biegiem czasu te filmy niestety były coraz słabsze moim zdaniem, ale na pewno jeden z ważniejszych twórców, z ważniejszych reżyserów polskich. I był wiele informacji, może w ten sposób, na temat Wajdy, prawda, jego dorobku. Niektórzy mówili, że zmarł wielki Polak, nie tylko, ale wielki autorytet. No i tutaj się zaczyna pewien problem, przynajmniej dla mnie, prawda? Bo co innego jest określenie wybitny reżyser, a co innego wybitny autorytet. No ja mogę powiedzieć, że Wajda był wybitnym reżyserem, ale czy autorytetem, już przynajmniej dla mnie nie do końca. I żeby Państwu przedstawić pewną alternatywę, mówiąc brzydko w tym kontekście, powiem, że w tym samym czasie zmarł inny Polak. Imię i nazwisko większości z Państwa zapewne niewiele powie. Ja sam poznałem go nie tak dawno temu, zaledwie parę lat temu. Wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, że ktoś taki żyje. A człowiek nazywał się Józef Bandzo. Tak skromnie, prawda? Józef Bandzo, pseudonim Jastrząb. Któż to był? To był jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. On odszedł w tych samych dniach, co Andrzej Wajda. To jakoś o nim, prawda, Józefie Bandzo, zbyt wielu informacji nie można było znaleźć, prawda, w głównych mediach. No tutaj TVP Info, wielki szacunek, prawda, relacje przedstawiło. Ale te media, które uznajemy za
mainstreamowe, prawda, te głównonurtowe z czasów jeszcze poprzednich rządów, nie powiedziały nic o śmierci Józefa Banzo, za to wiele o śmierci Andrzeja Wajdy. Józef Banzo w czasie okupacji niemieckiej należał jako młody chłopak do AK. Był w 3 Brygadzie Wileńskiej Gracjana Fruga, pseudonim Szczerwiec. W czasie okupacji sowieckiej, bo nie powiem jednak po wojnie, teraz się teraz jednak się kontroluje, prawda? Walczył w ramach 5 Wileńskiej Brygady Zygmunta Szendzielarza Upaszki. Szczęśliwie przeżył. Możemy powiedzieć tak pompatycznie trochę, i niemieckie, a potem sowieckie ludobójstwo. Nie został również od razu aresztowany, dopiero w latach 60. i to za pod pretekstem właściwie jakichś przestępstw gospodarczych. Przesiedział kilkanaście lat w więzieniu. Dla mnie to jest prawdziwy bohater. To dla mnie to jest autorytet. Człowiek w przeciwieństwie też do rzeczonego reżysera niebywale skromny. Nie mówił o sobie, nie mówił o swoich dokonaniach, swojej walce, tylko mówił zawsze o innych. Dla niego ważna była sprawa, idea. Jeżeli mówił o personaliach, no to o swoich dowódcach. I jeszcze może słowo. Józef Banzo cieszył się, że mógł doczekać takiego momentu, kiedy Polska wydobędzie szczątki Zygmunta Szendzielarza Upaszki i pożegna go w sposób taki, na jaki zasłużył. Pożegna go przez prezydenta Rzeczpospolitej, który też wygłosił jedną z najpiękniejszych mów historycznych, jakie słyszałem. Państwo polskie nigdy godności, przepraszam, Zygmunt Szendzielarz, odwrotnie oczywiście, Zygmunt Szendzielarz nigdy godności nie stracił. To państwo polskie straciło tę godność i teraz dzięki takiemu wydarzeniu tę godność odzyskuje. No, powtórzył to potem Andrzej Duda podczas pogrzebu Inki i Zagończyka w Gdańsku. Józef Banzo cieszył się właśnie, że doczekał tego momentu po tylu latach. No? Po tych latach właśnie okupacji sowieckiej, kiedy sam walczył, a potem siedział w więzieniu. No? Ale też po 27 latach tej III Rzeczpospolitej. Nie doczekał niestety wydobycia drugiego swojego dowódcy, czyli właśnie Gracjana Fruga w Szczerbca. On leży gdzieś tam na łączce prawdopodobnie. W takim dole śmierci. No, więc to nie było dane Józefowi Banzo, ale no, jednak doczekał innej Polski. Doczekał Polski, która szanuje swoich bohaterów. I on był polskim bohaterem, a Andrzej Wajda był, można powiedzieć, wybitnym reżyserem. Panie, to dłuższe takie pytanie z mojej strony. Mówił Pan tutaj o tych pogrzebach wielkich Polaków, patriotów. I chciałem zapytać właśnie odnośnie pogrzebu Inki i Zagończyka. Tam też piękne wystąpienie naszego prezydenta. Odnośnie tego, że tak długo czekali na swój pochówek. Prezydent powiedział, że użył sformułowania, konkretnego słowa, zdradę. Czy uważa Pan, że jest to dobre określenie tego, co się stało? Drodzy Państwo, no, ja się w pełni zgadzam ze słowami prezydenta, bo jak inaczej określić tych, którzy współpracowali z jednym z okupantów Polski. Na dzisiaj wiele mówiliśmy o zbrodniach sowieckich, o ludobójstwie sowieckim, prawda? Były to straszne metody, olbrzymia skala. No więc jak nazwać tych, którzy stali w jednym szeregu z Sowietami, mimo tego, co się w Polsce działo, mimo tego, co oni robili? Znaleźli się tacy, którzy ten reżim poparli.
prawda? Znaleźli się tacy Polacy, którzy poparli ten reżim. No więc jak właściwie możemy ich nazwać? Prawda? Skoro ten reżim występował przeciwko Polsce i Polakom, ten reżim komunistyczny, tak? Czyli zainstalowany przez Sowietów w naszym kraju, był reżimem antypolskim. No, a ci Polacy, którzy jemu służyli, swojej polskości się de facto wyrzekli. No, czyli zdradzili Polskę po prostu. No, takim zdrajcą klasycznym, jednym z najważniejszych, jak Państwo wiedzą, no, jest kto? Jest Wojciech Jaruzelski. Dla mnie nie ulega to wątpliwości, prawda? To był człowiek, który stanął po stronie morderców polskich. Sam w tym zbrodniczym planie uczestniczył. Nie tylko w roku 81, ale dużo wcześniej. Tak samo jak Czesław Kiszczak. A dzisiaj dowiadujemy się coraz więcej, dzięki temu, że archiwa się otwierają, archiwa wojskowe. Czekamy oczywiście na archiwa sowieckie, archiwa moskiewskie dzisiaj. Prawda? Natomiast te sprawy trzeba definiować w sposób klarowny. Nie udawać, że PRL był państwem polskim. Nie był państwem polskim. Był państwem, w którym Polacy żyli oczywiście. Prawda? Żyłem ja przez moment, prawda, żyli moi rodzice, prawda, rodzina dalsza, ale władze były władzami okupacyjnymi, od początku do końca. Ja się też nie zgadzam z taką cezurą, że do 56 roku było strasznie, prawda, a potem już było tylko lepiej. Nie jest to prawda, a taka tendencja funkcjonuje, prawda, w naszej debacie publicznej. Również po prawej stronie sceny politycznej mogę usłyszeć, prawda, Gomułka, prawda, Gierek, to była już liberalizacja, to już było zupełnie co innego, prawda, tylko że ludzie też siedzieli w więzieniach, ludzie protestowali wciąż przeciwko temu systemowi, byli następcy żołnierzy wyklętych, którzy się po prostu z tym nie zgadzali. No i tak było aż do samego końca, także krótko mówiąc, no, prezydent trafił właśnie w sedno jako pierwszy najwyższy reprezentant Polski, głowa państwa, w ten sposób określił te sprawy. Trzeba było to zrobić dużo wcześniej, ale widać nie było chętnych ani gotowych sprostać takiemu zadaniu, prawda? Poprzedni prezydenci, z wyjątkiem jednego, prawda? Czyli Lecha Kaczyńskiego, niestety nie dorastali do tych spraw i żaden nie był w stanie w ten sposób po imieniu nazwać, rozdzielić, prawda, państwa okupowanego od państwa wolnego i nazwać bohaterów bohaterami, a zdrajców zdrajcami. Ja mam konkretne pytanie dotyczące jeszcze sprawy wołyńskiej. Czy celowo pan pominął, czy z jakiegoś innego powodu, sprawę preludium masakry londyńskiej, to znaczy ataku jednostek ukraińskich już w listopadzie 1918 roku? To jest sprawa również okolic, słynna sprawa Złoczowa i zamku Złoczowskiego, gdzie zmasakrowano, łapano Polaków na ulicy jako Polaków i zamykano po prostu bez powodu, a potem ich masakrowano, robiono sztuczne przesłuchania. Więc, miało być pytanie. Dobra, ja mówię tylko, że to jest pytanie dotyczące, dlaczego to się pominęło. Drugie pytanie, jak to było w momencie wejścia wojsk sowieckich, że wygarniano ludzi według ściśle przygotowanych list? A przecież kto to zrobił, kto przygotowywał te listy, dlatego że Rosjanie nie mieli takich możliwości, z tego co ja wiem, swoim wywiadem tak masowo tego zorganizować. Więc kto, prosiłbym tutaj o uściślenie, bo to mi jakoś tak bardzo płytko wyszło. Temat, drodzy Państwo, jest tak pojemny, że nie sposób mówić o wszystkich przejawach tego, prawda? Oczywiście ma Pan rację, że Ukraińscy niechęć, prawda, i to okazywana w sposób bezpośredni, no to nie jest, ona się, no, to się nie zaczęło, prawda, w roku
1946, prawda? Ma to swoją genezę dużo, dużo wcześniejszą. Nawet właściwie ograniczanie tego tylko do roku 1943 też nie jest do końca uprawnione, prawda? Bo raz to trwało jeszcze długo, długo, właśnie do momentu de facto wejścia Sowietów, prawda, na tereny polskie. Czyli jak mówiłem, do stycznia-lutego 1944, ale de facto ludobójstwo wołyńskie wtedy to jest grudzień 1942 roku. To są pierwsze takie właśnie masowe wystąpienia skierowane właśnie bezpośrednio przeciwko Polakom. Także no, ta historia polsko-ukraińska ma swoją długą genezę, prawda? I oczywiście Ukraińcy powtarzają, że właśnie no, byli gnębieni, prawda, przez wstrętny reżim sanacyjny, prawda, Piłsudskiego. Natomiast no, sielankowo im się nie żyło, prawda, no, ale nie wolno pomijać właśnie tego też, o czym Pan mówił, prawda, że to się zaczęło też zupełnie w innym momencie, prawda, kiedy Ukraińcy, no, znaczy ja nawiązywałem do tego, prawda, właśnie tego momentu się bali Ukraińcy, że znowu, prawda, prześpią tę chwilę, kiedy oni nie wystąpią przeciwko Polakom i Polacy swoje państwo, prawda, kosztem zbudują. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, też tak postaram się krótko. No cóż, no, agentura sowiecka w roku 1939, w momencie wejścia Armii Czerwonej i służb specjalnych, oczywiście miała wszelkie dane, prawda, o Polakach. Bardzo, bardzo dobrze ten teren był rozpoznany i temat. Inaczej niż nasz, prawda? Nasz wywiad niestety nie za bardzo się sprawdzi. Natomiast sowiecki działał świetnie. Dzięki oczywiście no właściwie całej historii komunistów, prawda? No to się rzecz jasna zaczyna w roku 1918 po rewolucji bolszewickiej, prawda? Polska jest, odzyskuje niepodległość, ale jest potężnie zinfiltrowana przez komunę ówczesną. Oficjalnie nawet przecież działa Komunistyczna Partia Polski, dopóki sam Stalin, prawda, sam Stalin uważał za zagrożenie właśnie tę partię, bo dla niego tam przeważały elementy polskie, a nie komunistyczne, i postanowił się rozprawić z nimi, z KPP, ale w wielu miejscach, prawda, w polskich ministerstwach, prawda, w wojsku, agentura sowiecka była bardzo mocna, prawda? Szczególną sytuację mieliśmy na Kresach, gdzie bardzo silny był element żydowski, prawda, mniejszości żydowskiej. Niestety, nie chcę generalizować, prawda, ale w dużej mierze, użyję takiego słowa, niechętnie, negatywnie nastawiony do państwa polskiego. Prawda? Więc oni też byli wykorzystywani agenturalnie i gromadzili informacje, prawda, o polskich panach, prawda, urzędnikach, właścicielach ziemskich, prawda, o kadrze urzędniczej, o kolonizatorach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu działali już wcześniej, przed wrześniem 1939 roku, w interesie sowieckim. No więc, no niestety Sowieci mieli ułatwioną sprawę. Dużo lepiej im to wszystko szło, ta akcja eksterminacyjna, niż Niemcom. Bo Niemcy nie mieli takich danych. Agentura niemiecka aż tak głęboko nie weszła w polskie sprawy, jak agentura sowiecka. No niestety była to ideologia atrakcyjna, prawda, dla wielu, prawda? Dla wielu Rosjan, dla wielu
Żydów, prawda, ale to, co mnie najbardziej boli dla wielu Polaków. No? Pamiętajmy, że w aparacie sowieckim, mówię teraz już szczególnie o tych latach po 1944 roku, służyło też wielu naszych. No? I skąd oni się tam wzięli? Dlaczego oni poszli na współpracę? No tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Prawda? Polski opór przeciwko Niemcom i rzeczywiście możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że prócz jakichś marginalnych zupełnie historii, Polska nie kolaborowała z Niemcami. Zupełnie inaczej było niestety, jeśli chodzi o okupanta sowieckiego. Znalazło się wielu, którzy poszli na współpracę. Dla Polaków, tych polskich zdrajców, da? Którzy dla tych takich najprostszych, podstawowych pobudek byli w stanie działać przeciwko Polsce. No, kiedyś mnie taki dziennikarz spytał, kolega, prawda, w jednym z programów, czego ja się najbardziej wstydzę w historii Polski. No, tak myślałem, jakoś wtedy nic mi do głowy nie przyszło. No. Natomiast przemyślałem sobie to później i dzisiaj już powiem z pełną stanowczością. Najbardziej wstydzę się w historii Polski, polskiej kolaboracji z okupantem sowieckim. To jest największa plama, moim zdaniem, w tej szczególnie współczesnej naszej historii. Pani z tyłu, pani. Ja bym chciała jedno powiedzieć, bo wiem, że z historii pana taty, że został aresztowany 11 listopada w 40 roku, trafił do Stutthofu. A to jest dzień, kiedy w Dachau zamordowano 55 polityków. Ale prosimy o pytanie, proszę pana. Tak, ale to jest związane również i z moją historią, z mojej rodziny. Mój dziadek w Krakowie wydał mapę Polski za czasów panowania Jana III Sobieskiego. Miał 200 wyroków pruskich za szerzenie polskości na Kresach. I muszę panu powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie to nie jest takie zwykłe spotkanie, bo dzisiaj mamy 6 listopada. A wiadomo, że 6 listopada aresztowano naukowców w Polsce. To jest wszystko też powiązane. O tym się nie mówi. Ale wcześniej, 6 listopada w 23 roku była rewolucja w Krakowie. Wcześniej, 6 listopada w 1770 roku na Wawelu zamordowano 81 konfederatów barskich. I to też jest wszystko związane właśnie z tym tematem, co pan mówi. Poza tym znajdujemy się w Hamburgu. Hamburg to właściwie to jest miasto, o które też jest mało znane w Polsce. Pan mówi, że Niemcy. Ale my nie znamy właściwej historii Niemców. Tutaj w Hamburgu rządził cesarz, król niemiecki, to był wnuk Jana III Sobieskiego. Tutaj jest taka właściwie kolebka Hamburga, gdzie jest Die Zeit, gdzie jest Schmidt, dom Schmidta teraz, jest Domplatz, gdzie była kiedyś katedra, a po drugiej stronie jest Scientology Kirche. Dlaczego bym chciała o tym powiedzieć? Bo mało się mówi, że 13 grudnia w 1981 roku, kiedy w Polsce był stan wojenny, w Güstrow Schmidt razem z Honeckerem zorganizowali spotkanie, żeby pomóc Jaruzelskiemu. 32 tysiące stacji pilnowało tego spotkania, a oni właśnie solidaryzowali się z tym stanem wojennym. To też nie jest przypadek. I dla mnie to, co pan mówi o tych morderstwach, to jest po prostu, to jest tylko kontynuacja programu zniszczenia wszystkich narodów, nie tylko Polaków, to jest Polaków, Francuzów, Niemców. Również nie znamy historii Dachau. W Dachau zakończyła się niby wyzwoleniem. Bo Dachau jako obóz powstał projekt 3 maja 1915 roku w Ingolstadt.
i nie było wyzwolenia, bo po wojnie w Dachau umieszczono 2,5 tysiąca Niemców. I o tym się nie mówi, że dominikanin, który wywalczył dla nich mieszkania w 1960 roku, został zamordowany. Bo to nie jest tylko sprawa właśnie tego, co pan mówi, ale również jest sprawa Piaśnicy, również jest sprawa Sztutkofu, prawdy o Oświęcimiu, prawdy o Dachau. To wszyscy po prostu byli przeznaczeni przez władzę, to było zaprogramowane, właśnie ludobójstwo, ale wszystkich narodów. Także ja dziękuję Bogu, że pan dzisiaj jest, ale bym chciała powiedzieć, że Hamburg to nie jest takie zwykłe miasto. Serdecznie witamy w Hamburgu. Nie wiem, czy zechciałby się pan odnieść, bo to proszę bardzo. Zanim państwo uciekną, to ja chętnie też polecę książki, które są do zapoznania się z nimi. Szereg pozycji i moich, i związanych z historią jest. Są dwa tomy historii Wołynia Marka Koprowskiego. Bardzo, bardzo ciekawe wspomnienia świadków tych tragicznych wydarzeń, ludobójstwa właśnie ukraińskiego. Jest nowa pozycja, raporty rotmistrza Pileckiego. Trzy w jednym, możemy powiedzieć. Bo rotmistrz właśnie napisał trzy raporty z Auschwitz, prawda? Na ogół nam się wydaje, że to jest jedna pozycja. Ta sprawa się ma troszkę inaczej. I to jest nowe zupełnie wydanie. Jest też nie mojego autorstwa, ale polecam bardzo. Mojego też są książki. Natomiast jest książka pana Kowalskiego, Bohaterowie z dołów śmierci. To jest książka, której ja nie zdążyłem napisać, niestety, w związku z licznymi obowiązkami. Ale bardzo się cieszę, że powstała. To są historie tych ludzi, niektórych już ekshumowanych, zidentyfikowanych i pochowanych, tych, którzy byli właśnie przez komunistów do dołu śmierci na Łączce wrzuceni barbarzyńsko. Jest też kwartalnik o żołnierzach wyklętych, dwa tomy, też wyjątkowa lektura. W Polsce to się sprzedaje jak gorące bułeczki. To są tematy wciąż mało znane, a na łamach tego kwartalnika rzeczywiście eksperci się wypowiadają na temat żołnierzy wyklętych. Nam się może wydawać, że to jest temat już rozpoznany, ograny może wręcz, prawda? Nic bardziej mylnego. My dopiero te sprawy też rozpoznajemy. Także zachęcam państwa do zapoznania się i do lektury. Natomiast odnosząc się do pani, ja bardzo dziękuję za ten głos. Moglibyśmy godzinami mówić o historii, różnych aspektach, prawda? Ja może tak króciutko tylko powiem pozwolę sobie powiedzieć o historii swojej rodziny. Rzeczywiście mój tato w listopadzie trafił do Sztutkofu, tak jak pani powiedziała. To jest też taka historia, prawda, związana z dwoma okupantami, no bo ojciec najpierw próbował walczyć z Niemcami w ramach przede wszystkim Tajnej Armii Polskiej, w której jakże ważne stanowisko zajmował rotmistrz Witold Pilecki i tam panowie się poznali. No ale wskutek rozpracowania organizacji przez Niemców trafił najpierw na Pawiak, tam był wywożony oczywiście na przesłuchania w Aleje Szucha, obóz przejściowy w Grudziądzu, ostatecznie właśnie w Sztutkow, gdzie doczekał wyzwolenia, niestety tego sowieckiego wyzwolenia, prawda, które było zresztą karykaturalne, bo polegało na tym, że przyjechało do obozu trzech czerwonoarmieńców i powiedzieli: wytyj pier swobodny. To było wyzwolenie Sztutkowu. Niemców już nie było. No a potem ojciec, jak państwo wiedzą, związał się z rotmistrzem Pileckim już na dłużej, już bardziej poważnie w ramach tej grupy wywiadowczej, prawda, która działała przeciwko
przeciwko komunistom. I dzisiaj no, wydaje mi się, że ich też powinniśmy nazywać żołnierzami wyklętymi. Tutaj też są kontrowersje, prawda? Moim zdaniem zupełnie nie na miejscu, prawda? Bo żołnierz wyklęty, o co chodzi w idei żołnierza wyklętego? To nie jest tylko ten, który walczy z bronią w ręku w lesie. Prawda? Chodzi o to, co komuniści, jaki mieli plan wobec nich, wykląć, czyli wyrzucić z naszej pamięci, z naszej świadomości. A walczyć można było różnymi metodami. I żołnierzem wyklętym jest zarówno Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, prawda, Józef Bandzo Jastrząb, jak i rotmistrz Witold Pilecki, a nawet generał August Emil Fildorf Niehl. Bo jego też zamordowali, jego też wyrzucili na śmietnik łączkowy i też go wymazali, prawda? Wykleli go. To jest, o to chodzi w tym terminie, prawda, żołnierz wyklęty. Ja zawsze, jak wiecie, dodaję jeszcze jeden termin, żołnierz niezłomny, prawda? Przez to, że się nie dali złamać. Czy to właśnie walcząc znowu w lesie, czy na przykład w ubeckim śledztwie. Prawda? Na tym polega wielkość Pileckiego czy Fildorfa, że nie dali się po prostu przekabacić na stronę komunistów. Ale powiem Państwu tak, że no, wydaje mi się, że przykład mojej rodziny jest taki no może drastyczny, ale poniekąd typowy, prawda? Właśnie dla polskich losów doświadczonych i okupacją niemiecką, i potem okupacją sowiecką. Mój dziadek Wacław Łużański ginie na Pawiaku, aresztowany jako nauczyciel jednej z warszawskich szkół za to, że ośmielił się razem z innymi dyrektorami świętować 3 maja 1940 roku. Nauczyciele, dyrektorzy zrobili specjalne lekcje poświęcone polskiej konstytucji. Za to zostali aresztowani. Dziadek właśnie nie przeżył Szucha, prawda? Zmarł na Pawiaku. Większość pozostałych nie wyszła żywa z Auschwitz, prawda? A z kolei brat ojca został za działalność konspiracyjną rozstrzelany w jednej z egzekucji publicznych w Warszawie. Tam jest dzisiaj nawet tablica przy ulicy Wawelskiej, poświęcona właśnie wówczas zamordowanym. Ze strony mamy też nie było, prawda, zbyt miło, bo no tutaj nie będę różnych losów opowiadał, ale przynajmniej babcia trafiła do sowieckich łagrów i stamtąd już nie wróciła. Do dzisiaj mam, prawda, przechowuję jak relikwie, można powiedzieć, listy, prawda, nie wiadomo do końca skąd, prawda, ale informowała, że jeszcze żyje, prawda, i żeby się nie martwić, ale los oczywiście nieznany, nie wiadomo, co się z nią stało. To jest też ta różnica, prawda, między Niemcami a Sowietami, że ofiary, oczywiście są wyjątki, to nie chcę generalizować, ale wiele ofiar okupanta niemieckiego można jednak odnaleźć, można zidentyfikować. Z ofiarami sowieckimi jest dużo gorzej, bo ludzie na ogół po prostu znikali. Prawda? Jeżeli zostałeś wywieziony na wschód, to istniało duże prawdopodobieństwo, że twojego grobu nigdy się nie odnajdzie. To są te tysiące, dziesiątki tysięcy, którzy wylądowali na nieludzkiej ziemi. I grobów nie znajdziemy. Dzisiaj trwa dramatyczna próba odnalezienia ludzi z Łączki. To miejsce szczęśliwie przetrwało w pamięci przede wszystkim rodzin. Mieli różne sygnały, świadectwa, że to jest prawdopodobnie tam. W końcu uruchomienie IPN-u, w końcu taki człowiek jak Krzysztof Szwagrzyk, prawda? I te badania można było prowadzić, jak wiecie, nie bez problemów. To się odbywało w tej III Rzeczpospolitej. A dzisiaj na obrót spraw, muszę to Państwu powiedzieć, prawda, bo to leży mi na sercu bardzo,
no jest dość dramatyczny. Tak? Oczywiście trzeba rozróżnić dwie sprawy. Z jednej strony wielką radość, że te prace są kontynuowane, ale efekty tych prac są zatrważające, przynajmniej dla mnie. A dla profesora Szwagrzyka też, tylko on może aż tak dobitnie tego nie powie. A podczas tego etapu ekshumacji okazało się, że nie wystarczyło naszych bohaterów, prawda, żołnierzy wyklętych, działaczy państwa podziemnego, zamordować. Nie wystarczyło ich zrzucić do tych dołów śmierci, czyli po prostu zatuszować tę zbrodnię, zasypać piaskiem. Nie wystarczyło również postawić groby na ich szczątkach. Okazało się niestety, że również te szczątki były w sposób barbarzyński znowu niszczone. Okazało się, że pracował tam ciężki sprzęt, koparki, które po prostu w momencie instalowania tych grobów, prawda, a jest to rok 1982, kto wtedy rządzi, mąż stanu, prawda, człowiek honoru, Wojciech Jaruzelski, to jest jego pomysł, prawda, szatański, żeby właśnie, żeby te doły śmierci pokryć grobami, ale jak mówię, jest dalszy ciąg tej strasznej operacji. Szczątki były w tym właśnie momencie zabierane stamtąd, prawda, przemieszane. I pytanie teraz brzmi, drodzy Państwo, gdzie one zostały przełożone? Czy gdzieś obok, prawda, czy do jakiegoś dołu na przykład wspólnego zrzucone, prawda, czy w tej wersji bardziej tragicznie w ogóle wyrzucone gdzieś poza teren cmentarza, czyli po prostu na jakiś śmietnik. Musimy się pogodzić, drodzy Państwo, z taką możliwością, że my rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa czy pułkownika Cieplińskiego nigdy nie znajdziemy. Niestety, no to muszę Państwu powiedzieć, żeby być uczciwym znowu, prawda? Istnieje takie zagrożenie. Tam są na ogół pojedyncze kostki. Z tych kostek no reszta właśnie gdzieś indziej musi być. No? Z tych kostek nie wiadomo, czy uda się wyizolować materiał genetyczny. No i to jest prawdziwe oblicze komuny. No? To są ci nasi wyzwoliciele. No, i taki plan. Plan sowiecki. No? Plan katyński, można powiedzieć. Ale my groby ich szanujemy, Bierut. No, to jest druga strona medalu. No ja oczywiście postuluję od dawna, że Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, prawda, czy Karol Świętrzewski, ale nie tylko. Nie mówmy tylko, ale i zasłużonych. Mówmy na przykład o wspomnianym Wojciechu Jaruzelskim. On nie leży w Alei Zasłużonych, powązek wojskowy. Dlaczego on dalej ma tam spoczywać? Prawda? Więc jeżeli jest plan, prawda, i mam nadzieję zostanie zrealizowane wyniesienia tych oprawców komunistycznych z tej szczególnej polskiej nekropolii, to mówmy o całym cmentarzu, prawda? Bo oni leżą w różnych miejscach. Specjalnie znowu przemieszano te groby, żeby bohatera położyć, żołnierza AK, prawda, czy powstańca styczniowego, czy żołnierza 20 roku z funkcjonariuszem komunistycznym. To jest bardzo trudna operacja, oczywiście, no, natomiast moim zdaniem niezbędna do przeprowadzenia. Po prostu to się należy też tym ludziom. Prawda? Z jednej strony oddajmy hołd bohaterom, a z drugiej strony no, odpowiednio potraktujmy tych, którzy ich prześladowali, prawda? Oczywiście nie nawołuję do wyrzucania ich do jakichś dołów, prawda? Czy na śmietnik, to co oni, prawda, proponowali naszym. Z pełnym szacunkiem, z całym odpowiednim ceremoniałem, a jeszcze dodam, i to mówiłem nawet w TVN, jak mnie tam raz zaprosili, już to pierwszy i ostatni raz, przy dźwiękach międzynarodówki, odprowadźmy ich na cmentarz żołnierzy radzieckich, no, bo tam jest ich miejsce, po prostu.
ludzie u innych narodowości w unicestwianiu elit polskich oraz niezłomnych. Dziękuję. Mówiliśmy już o tym właściwie w dużej mierze, prawda? Narodowości, przedstawiciele różnych narodowości zostawali oprawcami Polaków, szczególnie jak mówimy, prawda, o komunistach. No to dla mnie najistotniejsze jest to, prawda, że nawet nie ich pochodzenie, prawda, tylko co oni robili, prawda? To jest rzecz kluczowa. Jak mówiłem, no, bo bardziej mnie boli to, że Polacy brali udział w tym aparacie, prawda? A nie na przykład Bermanowie, prawda, czy ci, którzy się definiowali, prawda, jako Polacy, a nie jako Żydzi, prawda? I to jest coś, co najbardziej mi przeszkadza. Różański, tak? Się zadeklarował jako Żyd. Drodzy Państwo, no wielu z nich przecież mówiło otwarcie, prawda, że oni Polakami są tylko z urodzenia, że to właściwie trochę przez przypadek się stało, że urodzili się na terenie Polski, prawda? Ale bardzo szybko, jeszcze będąc dziecięciem, często, prawda, zostawali komunistami, wiązali się z różnymi strukturami młodzieżowymi, prawda, komunistycznymi. To jest historia większości tych tak zwanych polskich komunistów, którzy rządzili, prawda, po 1944 roku. Oni metrykalnie byli Polakami, natomiast przyznawali się do swojego żydostwa bardzo często, prawda? I rzeczywiście taki Różański, prawda, on mówił wprost, że Polaków nienawidzi, prawda, a ostatecznie spoczął na cmentarzu żydowskim w Warszawie, ale na przykład jego brat Jerzy Borejsza leży na Powązkach wojskowych, prawda? Więc to są bardzo różne, wyrodzony brat, prawda? Więc to są bardzo, bardzo złożone historie. No niestety ten pierwiastek żydowski w tym był bardzo silnie eksponowany, szczególnie w aparacie represji, prawda? Szczególnie w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości, czyli bezprawia komunistycznego. Bardzo często było tak, że lokowano ich na stanowiskach mniej eksponowanych. Takie dwa może przykłady, czy trzy. Z jednej strony, kto był szefem bezpieki? No, był Stanisław Radkiewicz. No? Polski internacjonał, właśnie taki polski, że Polaków mordował. Komunista, no? Zdeklarowany komunista jeszcze z czasów przedwojennych. Ale faktycznie rządził kto? Jego zastępca Roman Romkowski, tak naprawdę Nathan Greenspan-Kikiel. No więc schowano go jako zastępcę, oczywiście zmieniono personalia, prawda? Żeby się nie rzucało w oczy. No? Tak samo było na przykład w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Szefem był Stanisław Zarakowski. Prawda? Też tak samo jak Radkiewicz, polski internacjonał. Prawda? A zastępcą był Henryk Hersz Podlaski. I on faktycznie rządził Naczelną Prokuraturą Wojskową. Prawda? A już taką szarą eminencją na przykład bezpieki był słynny Józef Światło. Prawda? Tak naprawdę Isaac Fleischfarb, który przyjął nazwisko po drugiej żonie. Prawda? Ale też nie pełnił żadnych ważnych funkcji. Prawda? Był w szczycie swojej kariery, był zastępcą dyrektora Departamentu 10 Bezpieki. Prawda? Ale faktycznie decydent. Prawda? No więc oczywiście jest to problem. No, w wszystkich sprawach również takich musimy mówić, no bo nie widzę powodu, żeby ten temat przemilczać. Mam pytanie takie dotyczące, nie wiem, czy do mikrofonu przyjść, bo to jest właściwie takie z wczoraj aktualna sprawa. Wyszła ta książka Kani Targackiego i pani Kania powiedziała, że jeżeli chodzi o ojca Kwaśniewskiego, że chodzą takie głoski, które się kompletnie nie sprawdziły,
że on ma pochodzenie żydowskie, bo w aktach jest napisane przez SB, że pochodzenie żydowskie, ale to zrobili moczarowcy. I czy pan jako historyk może powiedzieć, czy to jest taka trudna sprawa, żeby sprawdzić w okresie koniec 44 do 50 roku, gdzie pracował, czym się zajmował ojciec w końcu dwukrotnego prezydenta Polski? Czy nie można dojść do materiałów i wtedy w ten sposób po prostu obalić tą niby bzdurną teorię Stoltzmana? Tu mam pewien problem, drodzy Państwo, no po prostu ja książki jeszcze nie znam, muszę przyznać, nie zdążyłem się z nią zapoznać. Nie badałem też tej sprawy, chociaż jest to temat oczywiście często wywoływany, prawda, przeszłość najważniejszych osób w państwie. I pytania o Kwaśniewskiego czy o Michnika są takimi, prawda, najczęściej zadawanymi. Natomiast no, to, co mogę potwierdzić, no to, że ojciec nazywał się Stoltzman, no, i pracował na pewno w szpitalu kolejowym w Białogardzie. Białogardzie, dokładnie. Nie chodził o Smroszu. Tego nie wiem. Ludzie mówią w Białogardzie. W Białogardzie rozmawiałem. Natomiast to, czy jest to sfabrykowane, czy nie, no trudno mi się do tego odnieść, no bo raczej znając tę historię, prawda, ja i koledzy uważaliśmy ją za prawdziwą. Natomiast to jest pewne nowum, prawda, że jest to, że tutaj była jakaś falsyfikacja, prawda, jakaś jest to fałszywa tożsamość, nadana później, pierwsze słyszę. A właśnie pani Kania to powiedziała wczoraj. Być może, no trudno mi się do tego ustosunkować, prawda? No to muszę to sprawdzić, przeczytać najpierw książkę i zobaczyć, na jakiej podstawie taki wniosek jest wyciągany. Ale na pewno taką ciekawą kwestią jest, którą też Dorota Kania się zajmowała, ale ja także. Jeśli mówimy, właśnie zapomnieliśmy o jednej sprawie, miałem to ładnie ułożone w głowie, ale jeden element mi wyskoczył. Jakże ważne, to jest obława augustowska. Prawda? Jako pierwsza zbrodnia na masową skalę znowu, sowieckiego NKWD, po tak zwanym wyzwoleniu. Prawda? To jest lipiec 45 roku i co się wtedy dzieje? Po prostu NKWD przeczesuje teren okolicy Augustowa, Suwałk, metr po metrze, prawda? Szukając polskich bandytów. Robią to bardzo skrupulatnie, tak żeby nikt, prawda, żywy stamtąd nie wyszedł. Operacja jest wymierzona zarówno w polskie podziemie, ich liczba jest zdecydowanie przeszacowana, bo się Sowietom wydaje, że tam olbrzymie oddziały stacjonują, prawda, w tej Puszczy Augustowskiej, że czołgi nawet mają i tak dalej, prawda, co się okazało całkowitą nieprawdą, jakąś dezinformacją, ale też ludność cywilną, prawda, też kobiety, też dzieci. Szacuje się, że około 2000 Polaków jest znowu represjonowanych, a na pewno znika, prawda, około 600, ponad 600. Sądzę, że dużo więcej, prawda, ale to są znowu przypuszczenia. No i kto tam bierze udział w tej obławie augustowskiej? Po stronie rzekomo polskiej, prawda? Pierwszy pułk piechoty praskiej, Maksymilian Sznep, prawda? Historia jakże aktualna. Prawda? Jego syn, ambasador do niedawna w Waszyngtonie, mówił, że jego ojciec wyzwalał Polskę, że dzięki takim osobom jak tato Polska jest dziś wolna. No tak te historie wyglądają. A niestety Maksymilian Sznep no też leży na powązkach wojskowych, prawda? A na grobie ma wyryte, że jest kawalerem Virtuti Militari. Za to wyzwalanie, prawda? Czyli oczywiście mordowanie Polaków, prawda?
dochrapał się takich prawda, stanowisk i orderów. No, naszym obowiązkiem jest mówienie o tym, że tu nie może być tematów tabu, no, ale właśnie przez to, że następcy często bardzo wysoko w hierarchii prawda, państwowej funkcjonowali, no do dzisiaj to są tematy tak zwane trudne i niebezpieczne. Z tego wszystkiego, co tutaj mówiliśmy, takie się nasuwa pytanie, czy ogólnie rzecz biorąc, bo tak, mówimy tutaj o narodowościach, o wyznaniach, na przykład mówi się w ten sposób, że Żydzi, Polacy. Czy możemy mówić w ten sposób, jeżeli odnosimy się do Holokaustu w czasie II wojny światowej? Bo tak, mamy Żydzi to nie jest jakby narodowość, prawda? Tutaj mówimy o konkretnym wyznaniu, Żydzi, katolicy i tak dalej. Czy nie można po prostu mówić Polacy, Francuzi i tak dalej, bo to byli po prostu Żydzi wielu narodowości. A to pierwsze takie pytanie, a drugie się nasuwa to, że nieważne kim jesteś wrogiem, jeżeli myślisz racjonalnie i tutaj się to odnosi jakby do tego zbrodniczego systemu, reżimu socjalistycznego. Drodzy Państwo, też wydaje mi się, że ten wątek się już trochę dzisiaj pojawił, prawda? Że mówiliśmy troszkę o tym. No moim zdaniem ta klasyfikacja jest całkowicie chybiona, prawda? Klasyfikowanie, wyodrębnianie, prawda, Żydów, prawda, jako ofiar Holokaustu. Znaczy w pewnym sensie oczywiście uprawniona, bo taki był plan niemiecki, prawda? Chociaż dokumentu nie ma, ale plan był i był realizowany. Natomiast no faktycznie problemem jest to, jak my powinniśmy klasyfikować te ofiary, no bo byli Żydzi polscy, byli Żydzi francuscy, byli Żydzi węgierscy, prawda, niemieccy, prawda, i dlaczego właściwie nie uznawać ich właśnie według kategorii obywatelstwa, prawda? Ja się skłaniam do klasyfikacji takiej, że Żydzi obywatele polscy powinni być traktowani jako ofiary polskie. No? Ofiary, powtórzę, polskiego Holokaustu, który miał miejsce. W takim razie, jeżeli nie mam więcej pytań, to skończymy. Dziękujemy serdecznie naszemu gościowi za szczęśliwość i wiedzę przede wszystkim. Dziękuję Państwu bardzo, że Państwo wytrwali, bo chyba znowu troszkę długo. Jeszcze nie tak strasznie, tak? No bywa dłużej, ale najwytrwalsi jeszcze są. Bardzo dziękuję Państwu za kolejne przemiłe spotkanie w Hamburgu zawsze. Ja się tutaj czuję już właściwie jak w domu Państwa, także. A wiele z twarzy znam z poprzednich spotkań, także tym bardziej miło Państwa widzieć ponownie. Dziękuję bardzo. Mogę te książki? Już? No, tak.